Mieszkam w Tokio, mieście, które zostało prawie zniszczone podczas II wojny światowej. Katowice to miasto, w którym odczuwa się obecność historii. Mam wrażenie, że mieszkańcy tego miasta przywiązują wielką wagę do przeszłości i szanują swoją historię. W Tokio, bardzo nowoczesnym mieście, jest zupełnie inaczej. Katowice zrobiły na mnie wielkie wrażenie. Budynek Akademii Muzycznej w Katowicach ma według mnie symboliczny charakter w kontekście miasta. To połączenie dawnej i współczesnej architektury jest bardzo charakterystyczne dla wizerunku Katowic. Współczesny kompozytor ma tylko kilka szans na wykonanie własnej muzyki symfonicznej. Mnie najbardziej motywuje pewien przymus, na przykład określony termin na napisanie muzyki. W ubiegłym roku zaplanowałam napisanie utworu na orkiestrę symfoniczną i szczęśliwie znalazłem ten konkurs w Katowicach. Ostateczny termin mijał 20 listopada, ja pisałem do 18. Ostatnie 3-4 strony partytury napisałem w ciągu 2 dni. Na szczęście udało mi się. Prawie jestem zadowolony z tego utworu. Mam przed sobą partyturę utworu Stein, Stern, Zwei, który został nadesłany pod godłem na konkurs i na niej jest numer 125. To jest numer, który ten utwór został zapisany w ewidencji konkursu. Widzimy pierwszą stronę partytury, która jest stroną informującą, w jaki sposób ma być uporządkowana estrada. I oto jest pierwsza strona partytury utworu, który zajął trzecie miejsce, a który jury oceniło tak wysoko ze względu na bardzo oryginalną fakturę i sposób prowadzenia narracji. Po ujawnieniu autora pracy, którym jest pan Kubota z Japonii, zrozumiałem, iż partytura jest napisana z iście wyrafinowaną japońską precyzją. Jest to utwór, który możemy powiedzieć, ma wolny sposób rozgrywania akcji. Jest napełniony różnorodną, barwną przestrzenią dźwiękową. Orkiestra może w tym utworze popisać się wieloma artykulacyjnymi możliwościami i kreowania barw. Jestem niezwykle ciekaw, w jaki sposób poradzi sobie z tym utworem, wykonaniem tego utworu orkiestra akademicka, gdyż w tej przestrzeni jest on bardzo wymagającym utworem i bardzo trudnym do realizacji. Te wasze wejścia tymi kwintolami, które teraz już są, zagramy krótkimi stakatami, bardzo tak agresywnie, tak jak pizzicata, ostrym brzmieniem. I w ten sposób nam się troszeczkę zrobi tutaj takiego koloru trochę innego. To, co widzimy przed sobą, jest już partyturą przepracowaną przez dyrygenta. Widzimy tutaj różnorodne określenia, strzałki, wielokolorowa struktura, dzięki której dyrygent jest w stanie na bieżąco realizować pewne swoje wytyczne dotyczące interpretacji tego utworu. Jak każdy wie, pierwsza edycja jakiejkolwiek działalności zawsze jest obarczona pewnym ryzykiem, że może się po prostu nie udać. Jakież było nasze zdziwienie, zaskoczenie i ogromna radość, kiedy na 2 miesiące przed terminem zgłoszeń już mieliśmy 100 partytur. No a skończyło się na 176 z całego świata, z 36 krajów. W tym z krajów tak egzotycznych z naszej europejskiej perspektywy, jak Maroko, Turcja,
Mauritius, oczywiście Ameryka Południowa również. Także naprawdę byliśmy zaskoczeni i szczerze zadowoleni z zasięgu rzeczywiście międzynarodowego, światowego wręcz zasięgu konkursu. Zastanawiałem się, cóż takiego mogło się zdarzyć, że aż tylu kompozytorów z całego świata, od Nowej Zelandii po Kanadę, od Japonii po Argentynę, zdecydowało się przysłać swoje prace na ten konkurs, wymagający, bo to była wielka orkiestra symfoniczna, a jednocześnie konkurs, który tak naprawdę, jeśli chodzi o pulę nagród, nie był zbyt bogatym, prawda, bo pierwsza nagroda 10 tysięcy złotych to nie jest nagroda wysokiej miary. Myślę, że właśnie na tym zaważył patron tego konkursu, czyli Karol Szymanowski. Jest to nazwisko, które w każdym dziesięcioleciu będzie rosło, to znaczy znaczenie jego dzieła będzie rosło i ilość osób, które chcą poznać jego dzieło w skali globalnej, wzrasta. Każda nowa partytura przynosi nowy świat i jest swego rodzaju zaskoczeniem. Jakby pierwszy etap pracy to jest próba wniknięcia w ten świat osobisty kompozytora, w tym akurat przypadku japońskiego kompozytora Ryuji Kuboty. Pierwszy raz mam okazję grać taki utwór i od razu mam czasami takie skojarzenia, tak na przykład jak w pierwszych skrzypcach czasami są takie jakby odgłosy ptaków gdzieś z oddali, tak jakby właśnie kompozytor chciał uchwycić naturę właśnie w ten sposób, tak jakby utwór trochę imitacyjny. Muszę powiedzieć, że jest to świat dość specyficzny. Faktycznie widać tutaj pewną różnicę kulturową, pewną różnicę w traktowaniu materii dźwiękowej, ponieważ sam utwór jest zbudowany raz, że muzycy rozmieszczeni są w sposób przestrzenny, także jest tutaj przez słuchacza odbierane ciągłe krążenie dźwięku, granie przestrzenią, granie proporcjami, granie grupami instrumentów, które też są rozsadzone w przedziwny sposób, bo jest odseparowana drzewo od blachy po różnych końcach, perkusje, które okalają całość, kwintet jest rozsadzony w sposób przestrzenny. No ale to wszystko ma służyć temu, żeby jakby wydobyć z wnętrza utworu pewien rodzaj ekspresji, pewien rodzaj plam dźwiękowych, pewien rodzaj przenikania się struktur dźwiękowych, harmonii, brzmienia. A do tego dochodzą krótkie, ale za to bardzo intensywne elementy solowe, krótkie interwencje instrumentów dętych, bardzo krótkie dźwięki perkusyjne. Mam wrażenie, że w jakimś stopniu na pewno jest to utwór osadzony w kulturze wschodniej, w kulturze japońskiej, czyli muzyka ludowa w pewnym sensie, być może muzyka japońskiego teatru no, który jest bardzo popularny, a właśnie jest to rodzaj też w tym teatrze takiej muzyki aforystycznej, miała wpływ na utwór pana Kuboty. Praca nad tym utworem jest trudna. Do każdej nuty prawie trzeba podejść osobno. Tu nie ma nic podobnego, nic takiego samego. Trzeba nad każdym dźwiękiem się zastanowić. Zdaję sobie z tego sprawę, że jestem sam, że jestem bardzo dobrze słyszalny i każdy mój ruch jest bardzo dobrze widzialny z publiczności. Jestem prawie na skraju sceny, więc bardzo dobrze mnie widać i zdaję sobie sprawę, że do tego utworu trzeba podejść bardzo profesjonalnie. Jest to pewnego rodzaju paradoks, którego nie do końca potrafi wytłumaczyć, że skład osobowy orkiestry zmienia się z roku na rok, a poziom tej orkiestry w moim mniemaniu cały czas rośnie i w tej strukturze, w tym sposobie działania, oni już tak pracują od 2003 roku, minęło 10 lat i to jest naprawdę poziom nieporównywalny z tym sprzed 10 lat. Koncert, na którym dzisiaj będzie prawykonanie utworu, to jest zupełnie nowa płaszczyzna, nowe doświadczenie. Tu nie ma się o co oprzeć, tu nie ma wzorców nagraniowych ani innych wskazań. Jest dyrygent, jest partytura i oni muszą sobie zbudować jakąś wizję tego utworu. Oczywiście pod kierunkiem dyrygenta, bo to jest największe wskazanie dla nich. Natomiast myślę, że z punktu widzenia studenta Akademii Muzycznej to jest niezwykłe doświadczenie, bo odkrywają coś, czego jeszcze nikt nie grał i mogą rzeczywiście w tym troszkę po swojemu eksperymentować.
conductor very deeply. Dyrygent dogłębnie zrozumiał moje intencje kompozytorskie. Znakomicie odczytał partyturę. To jest moja muzyka. Ciekawa w ogóle postać. Po prostu sam się nauczył komponować. W wieku 18 lat postanowił, że zostanie kompozytorem. Oczywiście z pełną świadomością, że z kompozycji w Japonii nie wyżyje, jeśli nie będzie tym najlepszym. Studiował literaturę japońską i jako nauczyciel literatury japońskiej zarabia na życie. Natomiast kompozycją zajmuje się dla własnej przyjemności. Z sukcesem, jak widać, bo zostaje nagradzany na konkursach. Pierwszym wielkim sukcesem Rui Kuboty była trzecia nagroda na konkursie Toru Takemitsu Award. To jest bardzo specyficzny konkurs, w którym jest tylko jeden juror. Każda edycja ma, juror się zmienia podczas każdej edycji. W tej edycji w roku 2001 jurorem był kompozytor angielski Oliver Knussen. Do konkursu została przedstawiona kompozycja o tym samym tytule i idea tej kompozycji była podobna. Tym niemniej był to pierwszy utwór symfoniczny, który kompozytor napisał i od razu z tak dobrym skutkiem. Ponieważ była możliwość dyskusji z jurorem, otrzymał wiele ciekawych uwag, rad kompozytorskich, ale również otrzymał uwagi od strony dyrygenta, który ten koncert prowadził, podczas którego kompozycja była wykonana. I jak sam mówił, po 10 latach spróbował wcielić te wszystkie rady i swoje oczywiście przemyślenia w tej samej, jak gdyby w tym samym klimacie, ale spróbował zrobić to, czego mu się 10 lat temu nie udało. I w ten sposób powstał utwór Stern 2 i ten utwór został nagrodzony znowu trzecią nagrodą, tym razem na pierwszym międzynarodowym konkursie kompozytorskim im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.